Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj już po bardzo długiej przerwie. Ktoś kiedyś pod którymś filmem mnie pytał, czy teraz będą tylko solówki. No, jak widać, nie będą solówki. Ja zresztą nie chcę nagrywać też samych solówek. Po prostu ostatnio jestem zatyrany i nie mam czasu pogadać. Oczywiście Marcin Łagiewski, czyli chomik, krecik. Może zanim zaczniemy mówić, to opowiedz o swoim projekcie, bo krecik stworzył własny kanał i również wypowiada się na temat widzewa. No to proszę Cię bardzo, zareklamuj Twój kanał. Dzień dobry przede wszystkim. Widzewskim okiem Krecika. Taki mój pomysł, mój projekt. Spotykam się z różnymi osobami związanymi z Widzewem w przeszłości, w teraźniejszości, które opowiadają mi o swoich dokonaniach w Widzewie, o swoich przemyśleniach, o swoich spostrzeżeniach, o spostrzeżeniach dotyczących czasów obecnych, gry drużyny. Także rozmawiamy sobie i wysłuchujemy wspólnie z widzami głosu widzewskiego. A powiedz mi, no bo na pewno zdania są trochę też podzielone, nie? Jeżeli chodzi o to, tak wiadomo, że to nie da się streścić, bo tych osób już tam trochę było, nie? Jeżeli chodzi o tą obecną sytuację, czy więcej jest takiego mówienia, że spokój, że się ułoży, czy więcej jest paniki w tym, co oni mówią? Znaczy generalnie to jest taka sytuacja, że też potrzebujemy trochę spokoju, tak jak my kibice, tak samo piłkarze, działacze, trenerzy potrzebują troszeczkę spokoju. Sytuacja była lekko napięta, jak miałem spotkanie z trenerem Mroczkowskim, to trener Mroczkowski był zdania, że nie powinniśmy tutaj wykonywać żadnych pochopnych ruchów, jeśli chodzi o obsadę trenerską po tych niepowodzeniach, które nam się zdarzyły. No i jak widzimy, no mecz w Katowicach pokazał, że jednak Widzew potrafi grać ofensywnie, potrafi grać do przodu, potrafi walczyć i został zmotywowany na pewno przez trenera, więc na dzień dzisiejszy myślę, że kwestia zmiany trenerskiej nie wchodzi w grę i trener Kaczmarek tym meczem w Katowicach pokazał, że jednak może zagrać ofensywnie. Tak, znaczy ja powiem tak, całe rozliczenie powinno przyjść po całym sezonie. Mam oczywiście swoje ale, o których pewnie pogadamy później, ale jeszcze chciałem, żebyś powiedział przede wszystkim, kogo gościłeś u siebie na kanale, jak w ogóle wygląda w ogóle ta formuła, dla tych, co nie wiedzą oczywiście. Spotykamy się w studio, które utworzyłem, czy też zrobiłem w jednym ze skyboxów na stadionie. Goście przychodzą do mnie, siadamy, rozmawiamy. Formuła jest taka, że 50 minut mniej więcej. Oczywiście nie idziemy na żywo, tylko później to jest wrzucone do YouTube'a. No i cóż, no, bo zaczęliśmy od Andrzeja Michalczuka, później był Marcin Zając, trzeci Damian Radowicz, czwarty Andrzej Szulc, który też u Ciebie gościł swojego czasu. I myślę, że jeszcze będzie gościł. Andrzej bardzo, tak, no, każdy z moich rozmówców bardzo pozytywny. Później był Radek Mroczkowski, w ostatnim odcinku był Radek Wasiak, były trener Akademii. No a przede mną spotkanie piątkowe ze Sławkiem Hałaśkiewiczem. Pozdrów Sławka ode mnie. Oczywiście pozdrowiem. No to co, przejdźmy najpierw, bo przecież nie widzieliśmy się. My się ostatni raz tutaj nagrywaliśmy przed sezonem. Jeszcze w tych przyłbicach. Jeszcze w przyłbicach przed sezonem i to w tym miejscu zresztą. Tak, w którym tak, jesteśmy w tej chwili. No dobra, powiedz mi przede wszystkim sama karuzela i to, że wyszło na jaw, że pani prezes rozmawiała z Leszkiem Ojrzyńskim, że zresztą nie tylko, tak? Co myślisz, że pani prezes była, co by nie mówić, konsekwentna, tak? Że cały czas, bo kibice naciskali, już zresztą kibice na Widzewie, trzeba się do tego przyzwyczaić, że potrafią naciskać, gdy się wygra 10 meczów i jeden się przegra, nie? Ale też no, wyniki jakby no, nie mówiły, że jest dobrze, nie? I co powiedz mi, co sądzisz o tym, że tak się stało? No na pewno wszyscy byli lekko rozgoryczeni wynikami osiąganymi przez Widzew. Wydaje mi się, że tutaj były jakieś ruchy poczynione, że trener już był też na jakimś takim dużym włosku wisiał. Ale czy o tym wiedział? Wiesz co, no wydaje mi się, że przeczuwał to, że może być taka sytuacja, wiesz, no jeżeli przychodzą mecze, gdzie nie zdobywamy punktów i styl gry jest taki, w
który nie przekonuje nikogo do Widzewa, no to trener musi się liczyć z tym, że w każdej chwili może być zwolniony. I nie napawał też optymizmem, bo nawet jak się patrzyło, bo tak jak na przykład mecz z GKS-em, zdobyty punkt, no tak trzeba powiedzieć, ale prawda jest taka, że dobry wynik to byłoby zwycięstwo, tak? Więc, ale już jak się patrzyło na samą grę, no to ja ci powiem tak, wreszcie widziałem Widzew walczący, przekonany, pewny siebie, wiedzący po co wyszedł na to boisko, zasuwający w każdym kwadracie boiska i to jak z Gieksą mecz był w poprzedniej rundzie, gdzie to Gieksa była lepszym zespołem i to my się raczej broniliśmy, tak tutaj było zdecydowanie na odwrót, chociaż oczywiście Gieksa wychodziła ze swoimi kontrami, tak samo jak my w tamtym meczu wychodziliśmy z kontrami. I ten mecz napawał optymizmem. Poprzednie, poza meczem, nie wiem, z Garbarnią i poza meczem z Lechem, to później nastąpiło, byliśmy słabi fizycznie. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Też już po poprzednim roku jest, nie wiem, chyba wolę być bardziej ostrożny z takimi słowami jak złe przygotowanie fizyczne. No ale to w takim razie co? Gdzieś na pewno został popełniony błąd, jeśli chodzi o aspekt motoryczny, ale wydaje mi się, że zostało to w tej chwili już poprawione. Co było zresztą widać w Katowicach, bo w Katowicach do 90 minuty my mieliśmy siły, a powiem więcej, my w końcówce, jeśli chodzi o szybkość, o wytrzymałość, to my wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej niż Katowice. Co mi się podobało w meczu z Katowicami? To podobało mi się to, że od pierwszej do 90 minuty był to zespół walczący, wiedzący po co tam przyjechał. Każdy zawodnik pracował nie tylko za siebie, ale i pracował za kolegę. No, takie, wiesz, momenty, kiedy gdzieś tutaj któregoś naszego zawodnika katowiczanin przeszedł, ale zaraz drugi doskakiwał, była ta asekuracja, była ta walka, była ta wielka chęć odniesienia zwycięstwa. No. Nie, no była i było widać. I było widać przekonanie przede wszystkim i było widać, że są psychicznie silniejsi w tym meczu z GKS-em Katowice, czego wcześniej, no niestety, to nie wyglądało tak, nie? Znaczy, no, wróćmy do tego spotkania w Siedlcach, gdzie dostaliśmy dzwona na 1-1 i te głowy poszły troszeczkę w dół i chyba to był taki moment przełomowy. Tak w tych Siedlcach, jak wrócimy, to wydaje mi się, że przy stanie 1-1, gdzie Rafał Wolsztyński zrobił akcję tam od 50 metra, co minął czy 3 zawodników, brakło mu tutaj troszeczkę w końcówce, czyli ta prawa noga zawiodła. Później jeszcze miał sytuację, gdzie głową strzelał, też nie trafił w bramkę. Mhm. Jeżeli jedna z tych dwóch sytuacji skończyłaby się bramką dla Widzewa, ja jestem święcie przekonany, że my byśmy wtedy w tych Siedlcach wygrali. W Katowicach dostajemy dzwona, ale my się podnosimy, my nie opuszczamy głów, my walczymy dalej, my dążymy do tego, żeby strzelić tą bramkę wyrównującą i w ślad za nią strzelić bramkę zwycięską. Zwycięskiej bramki nie udało się strzelić, mimo tego, że sytuacje ku temu były. No właśnie, były, a jeszcze my też straciliśmy bramkę chyba w takim momencie, gdzie naprawdę mieliśmy zdecydowaną przewagę nad GKS-em i my w zasadzie siedzieliśmy ich z tej połowy, nie wypuszczaliśmy. Cwaniaczek, błąd, ale przeczytał po prostu, przeczytał to, co się tam wydarzy i Bartek Poczobut chciał sprytnie zabrać piłkę, bo zobacz, w każdym fragmencie gry... No była taka przebitka w bocznym sektorze, ale w ogóle, że w każdym fragmencie gry, gdzie trzeba było dopaść przeciwnika, to my dopadaliśmy w dwóch, w trzech. No dlatego mówię, no była ta współpraca między zawodnikami, była ta asekuracja. No i błąd. No, bramka wpadła tak na pewną sprawę z niczego. Kornel Kordas poszedł swoją lewą stroną wysoko, bo to my byliśmy przy piłce. Marcel Gąsior zagrał niedokładnie, poszła z tego kontra, przebitka w środkowej strefie, a niestety piłka pod nogami katowiczanina, który poszedł do przodu, Sebastian Rudol go tam przecinał, czego we wcześniejszych spotkaniach nie było. Właśnie chciałem do tego się odnieść, że znaczy, bo wiesz, co brakowało mi takich, wiesz, takich fauli, które przerywają akcję gdzieś nawet na to żółtko, tak? Faktem jest, że Sebek już grał z żółtkiem na karku, więc tutaj ewentualnie, jeżeli sędzia przerwałby tą akcję, to wydaje mi się, że Sebek już spotkanie kończyłby od tej minuty w szatni. Na szczęście jej nie przerwał. Na szczęście. Ja pamiętam, jak było w ogóle, a jeszcze redaktor Binczyk o tej sytuacji, gdzie straciliśmy bramkę, napisał, że Rudol jak zwykle na raz. Ja tak patrzyłem, a jak on miał się zachować? Bo ja nie widziałem innej opcji zachowania się. On przesunął ciałem swoim w prawą stronę, więc... On wystawił nogę do tyłu. No nie mógł nic innego zrobić.
A propos tej sytuacji, to pamiętam jak, pamiętasz taki filmik z sędziami, gdzie było tłumaczone zmiany przepisów i tam między innymi było to tłumaczone, że w sytuacji, kiedy gra idzie dalej i akcja się toczy i wpada z tego bramka, to sędzia ma prawo wtedy nie dawać tej kartki. No i tutaj się to wydarzyło. Właśnie tak do końca, wiesz, bo Kamil, widzę, w to my próbował to na Twitterze sprawdzać, mówi, że jednoznacznej odpowiedzi na to nie ma. Mi się wydaje, że tak jak z tego, co pamiętam, to właśnie taka była interpretacja, że jeżeli ta akcja pójdzie i ona zakończy się bramką, to wtedy nie będzie tej karty. Tak, ale no trzeba zobaczyć, że to było na 40 metrze naszej połowy i to był, wiesz, taki fal taktyczny. Więc ja tutaj, to jest już z automatu żółta kartka. Taktyczne przerwanie akcji przeciwnika. No tak, ale chodzi o to, że te nowe przepisy stanowią tak, że jeżeli z tej sędzia oni zdobyli puszy, bramkę, więc oni wtedy nie wrócił bramkę, do tego i nie ukarał zawodnika żółtą kartką. Tak samo jak z rozpoczęciem szybkim rzutu wolnego, po którym byłaby kartka i drużyna atakująca rozpoczyna szybko i robi akcję, to bierze na siebie odpowiedzialność za to, że tej kartki nie będzie. Może tak się zdać. Nawet jak z pierwszą sytuację tam pod bramką. I tutaj jeszcze wracając do tej bramki, no brakło mi tego, że Daniel Tanżyna w ostatnim momencie, bo tam była taka sytuacja, że on mógł doskoczyć i chyba, wiesz, no z przebiegu tej akcji chyba korzystniejsze by było to, gdyby doskoczył do tego na wyblok, do zawodnika oddającego strzała, a najwyżej ten by sobie wtedy dograł. Nikt by nie miał pretensji do Daniela, że odpuścił tego, wiesz. Bo on zrobił taki krok w lewą stronę i później już tutaj nie nadążył. Właśnie w tej sytuacji u Daniela najbardziej mi zabrakło tego, bo poszedł na ruch taki, który Kiebzak dał, tak insynuował, że będzie grał do gościa na prawej stronie. I Daniel robi krok. Jest wszystko okej. Okay. Robi trochę za długi ten krok, po pierwsze. Ale nawet jak już się zorientował, że on zostaje, to ta zwrotność. Daniel już się położył. Bo Daniel już nie zrobił kroku. I Poczo też tak... Już nie zdążył. No wiadomo, począł w ogóle od zupełnie innej strony, bo tylko tak mógł zaatakować. Wydaje mi się, że tu jednak Daniel nie... Nawet jak ten, to za długi krok... Dlatego to trwało. Za długi krok zrobił na bok. I nie miał z czego później wrócić, nie? Ale straciliśmy bramkę, ale cały czas wydaje mi się, że była ta chęć, była moc. Wiesz co, chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, nie? Bo ja się cieszę akurat z tego, że Adama Radwańskiego zawsze broniłem, bo te kibice wielokrotnie piszą, że wtedy zasługiwał na krytykę. To ja uważam, że owszem, zasługiwał na krytykę, ale na pewno nie taką, jaką wtedy dostawał. Teraz dla mnie jest to zawodnik tej rundy i chyba nie ma znaczenia, czy się specjalnie do końca wydarzy. To jest dla mnie grajcar, od którego powinno się zaczynać skład. On jest tak, najbardziej biegający, ile on ma przechwytów, ile on ma odbiorów. W ogóle zanim Adam, do przodu. Zobacz, Adam zanim poszedł do Rakowa, jak Adam szedł do Rakowa, mówi, niech idzie. Niech idzie, bo mnie irytuje i tak dalej, nie? Ale on wtedy nie miał odbiorów. On był odpychany, odbijany. Teraz się od niego odbijają. Był młodym chłopcem przede wszystkim. Tak. Jeszcze nie był tak przygotowany ani mentalnie, ani fizycznie do tego, żeby iść do Rakowa. Ale poszedł, sam się przekonał na własnej skórze, jak to wszystko wygląda klasę wyżej, nabrał muskulatury, jest takim zawodnikiem, od którego, tak jak mówisz, odbijają się przeciwnicy, jest kreatywny, bardzo kreatywny. No bardzo. Ja żałuję tylko jednego, że my nie gramy na dwóch napastników z Adamem, który ma tylko i wyłącznie zadania ofensywne. Jeżeli byśmy ustawili sobie 4-4-2 i miałby za sobą defensywnego pomocnika, czy to będzie Mateusz Morzeń, czy to będzie Poczo, czy to będzie Marcel Gąsior, wtedy ta gra Widzewa do przodu byłaby jeszcze bardziej płynna. No ale wiesz, jest... Sam też mówiłem, że generalnie chciałbym, żebyśmy zaczęli grać dwoma napastnikami. W dwóch meczach zagraliśmy dwoma napastnikami, ale tak, ale w pierwszym zagraliśmy bez Radwana, bo w momencie, kiedy wszedł Wolsztyn, czego już mówiłem u siebie w odcinku, że nie rozumiem, że jak Wolsztyn wchodzi, to Radwan musi schodzić, bo tego nie rozumiem. Nie grał Radwan, dopiero wszedł pod koniec, jeszcze złapał kartkę i w następnym meczu znowu graliśmy dwoma napastnikami i znowu bez Radwana. Więc ja też do końca nie mogę powiedzieć, że 4-4-2 się nie sprawdzi, ale jednak mecz z Gieksą pokazuje, że 4-5-1 i mamy środek pola i my rządzimy w środku
I dlatego mamy piłkę, dlatego gramy. Bardzo poukładaną mieliśmy grę w środku pola, to nie podlega żadnej dyskusji. Piłkarsko przewyższaliśmy Katowice w każdym elemencie gry i to od samego początku do samego końca. Zdarzały się jakieś tam małe uchybienia, jeśli chodzi o grę obronną, no, ale to nie były takie uchybienia, jak były wcześniej, jak były we wcześniejszych spotkaniach. No tutaj co możemy powiedzieć? No jedna taka biegowy pojedynek, gdzie Kornel Kordas przegrywa na swojej lewej stronie. W 82 minucie. Tak, i z tego taka jest dosyć groźna sytuacja, co Sebastian Rudol najpierw bierze na pierś uderzenie. Nie, łapy miał z tyłu, schowane ręce za siebie. Nie pozostawił wątpliwości. Stanął na linii strzału. Ale dostał w bark. Po odbiciu tej piłki jeszcze napastnik Katowic tam wyszedł 1-1, Wojtek broni. Ojama później obija zawodnika z Katowic, więc zażegna niebezpieczeństwo. To jest jedna taka sytuacja i druga taka sytuacja, co takie uderzenie z woleja z 18 metrów, taka ciężka piłka do obrony, bo ona dostała takiego, wiesz, takiego kozła i to taki, wiesz, bliski kozioł bramkarza, więc ciężko do reakcji, tak, dla bramkarza, ale Wojtek zachował się bardzo, bardzo, bardzo dobrze i wybronił nam tą sytuację. Ale klarowne sytuacje, no, były zdecydowanie po stronie Widzewa. Ale w ogóle to jak już przeszliśmy do Wojtka, to o ile ja osobiście, no, miałem sporo pretensji, może nie tyle pretensji do Wojtka, chociaż przy niektórych sytuacjach miałem pretensje do Wojtka czasem o przedpole, czasem o to, tak w tym meczu no, zagrał w zasadzie bezbłędnie i to był Wojtek takiego, jakiego wcześniej widzieliśmy i takiego, jakiego oczywiście mu chciało oglądać, bo Wojtek miał ostatnio słabą serię z tego powodu, że jak szło w bramę, to wpadało. Wiesz co, no po prostu zaczęło mu brakować tego takiego bramkarskiego łutu szczęścia. No, zaczęło. I to nie tam, że bramki padały z jego winy w jakikolwiek sposób, tak? W poprzedniej rundzie, jak on wszedł do bramki, to on był pewnym punktem, to szczęście mu pomagało, on wiedział, gdzie się ustawić, ta piłka go szukała, tak jak czasami piłka szuka napastnika, to tak w tym przypadku piłka szukała naszego bramkarza. I to szczęście tak bardzo, bardzo mu pomagało. W tej rundzie, no niestety to szczęście jakby troszeczkę się odwróciło, ale meczem z Katowicami pokazał, że jednak jest bardzo solidnym punktem drużyny. Czy uważasz, że to jest już ten moment przełomowy? Mecz z GKS-em? Każdy mecz będzie tutaj przełomowy, tak mi się wydaje. Może być tak, że my po Katowicach dostaniemy taki bardzo pozytywny zastrzyk takiej adrenaliny, energii i już nie oddamy pola do końca sezonu. Ja uważam, że i tak wszystko jest nadal w naszych rękach. Mamy 3 mecze, punkt przewagi nad Katowicami. 3 zwycięstwa w 3 meczach dają nam bezpośredni awans i chyba wszyscy na to liczymy. Ja ci powiem, że tak sobie się ostatnio zastanawiałem, że nie wiem, czy Górnik Łęczna meczem z Pogonią Siedlce nie przegrał sobie awansu właśnie. Wiesz, tak się zacząłem zastanawiać, dlatego że teraz tak. Oni jadą teraz do Skry, bardzo ciężki wyjazd. Oni jadą do Skry. To boisko, na którym nie chciałbym, żebyśmy kiedykolwiek już musieli, jeszcze musieli kiedykolwiek zagrać, a Skra się zapędza na baraże. Powiem ci, nie chciałbym. I tam każdemu jest po prostu przeciężko. Górnik będzie miał bardzo ciężko, żeby stamtąd wywieźć więcej niż jeden punkt. Tak mi się wydaje. No i Gieksa jedzie do Pogoni Siedlce, a Pogonia, jaką ma serię ostatnio, Widzew, Łęczna, no to na dodatek tylko im brakuje Gieksy. Zresztą Pogoń Siedlce też już jest zaraz przy baraża. Znaczy w ogóle zauważyć, że ta tabela jest bardzo spłaszczona, więc tutaj każdy mecz jest o coś. No nie ma praktycznie spotkań o Pietruszkę, no może poza Gryfem Wejherową i Legionowią, ale Legionowia, którą prowadzi Bogdan Jóźwiak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, w ostatniej kolejce gra z Łęczną. I ja uważam, że nawet jeżeli by coś było nie tak, że będziemy tutaj walczyć z tą Łęczną, to Bogdan nie pozwoli na to, żeby jego zawodnicy w jakikolwiek sposób odpuścili i będą gryźli trawę, żeby... No ale nawet widać teraz po tym, jak widziałeś skrót w ogóle Bytowia Legionowia? No nie, jeszcze nie miałem możliwości, bo jakoś tak... No tam 2-0 dla Bytowi, 3-2 dla Legionowi tak. I 4-3 dla Bytowi. No i widać, że mimo, że oni zlecieli, to oni absolutnie tutaj żadnego punktu nie odpuszczą. Oni będą na pewno tłuc do samego końca i będą walczyć o to, żeby popsuć szyki innym po prostu. Bogdan Jóźwiak, kiedy szedł do Legionowi, to dostał taką zapowiedź od prezesów Legionowi, że
on nie musi walczyć tutaj o utrzymanie, że on już ma budować zespół na kolejny sezon, tak, na przyszły sezon, żeby oni, jeżeli nawet spadną do tej trzeciej ligi, żeby szybko wrócili na trzeci poziom rozgrywkowy, czyli do drugiej ligi. I to widać, tak? No, młoda drużyna, fajnie wybiegana, walcząca. Ale Harpagany co? Straszny Harpagany. Jeśli chodzi o Harpaganów, no to tutaj mamy teraz w środę taką wysoką drużynę, która przyjeżdża do nas. Już nie mówię o pozycji w tabeli rundy wiosennej. No też. Ale jeśli chodzi o wzrostowo, to jednak ta Stalówka, no, bardzo wysoki zespół i tu musimy bardzo, bardzo mocno uważać. Jakie plusy zauważyłem, jeśli chodzi o spotkanie w Katowicach? Zdecydowanie poprawione stałe fragmenty gry w naszym wykonaniu. No właśnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to o czym już też wcześniej mówiłem, że wróciliśmy do krycia przy stałych fragmentach gry dla przeciwnika, do krycia indywidualnego. No, widziałem, Janickiego. Każdy swego bierze. Janiszewskiego ten brał Rudol. Tak, odeszliśmy od tego systemu strefowego, który no nie do końca nam się sprawdzał i przysparza nam strasznie dużo problemów, jeśli chodzi o. No to wiesz, to różnie jest, bo czasem się, wiesz, na to indywidualne też pogubi, nie? No tak, ale wiesz, łatwiej jest chyba trzymać zawodnika jeden na jeden, jak masz dobrych wykonawców, wiesz, i gdzieś go na wyblok coś tutaj pokombinujesz. Ale to myślisz, że to już zostaje? Ja myślę, że w tej rundzie już na pewno będziemy grali w obronie, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry przeciwnika, właśnie systemem każdy swego. Bo zdało to efekt. No, Katowice miały sporo tych stałych fragmentów gry i oni tak na dobrą sprawę nie tworzyli jakiegokolwiek zagrożenia z tych stałych fragmentów gry. Ja sobie nie przypominam. Wszystko było kasowane przez naszych zawodników. No nie. Ale właśnie, a propos stałych fragmentów gry, to Kosa zaczął rąbać piłki ciasteczka. No w tym meczu to ja nie przypominam sobie, żeby jakąś popsuł. Bo tak jak wcześniej mieliśmy duże pretensje do Łukasza Kosakiewicza o wykonywane stałe fragmenty gry przez niego. I nie tylko. Tak, no ja już mówię, wiesz, jesteśmy teraz przy tych rzutach wolnych, rzutach rożnych, ale no były słabe, no nie oszukujmy się, bo albo piłka nie przechodziła pierwszego, albo przechodziła ostatniego i to tak cały czas było. Tam jak udało się którąś piłkę dograć w odpowiednie miejsce, to był taki... zagrał. No i też widzisz, bo tak kilka... Ale widać, że było opracowane na kilka tym różnych elementem. Rzeczy się zgrało i zespół wygląda od razu zupełnie inaczej. Tak? To też jak mówiłem wcześniej, że uważam, że w momencie, kiedy my gramy blisko siebie, my skupiamy, my się, jak już się przesuwamy, to się przesuwamy całą jedenastką na dane fragmenty boiska, to my jesteśmy wtedy agresywni, nas jest więcej, nas jest pełno i... Bardzo możliwe, że przebiegamy dużo mniej kilometrów niż... Bardzo możliwe, no ustawienie jak sobie, gramy, sobie to tak. To jak graliśmy z taką Melaną na przykład, gdzie musieliśmy gonić i zasuwać za przeciwnikami. Jest to jedna ważna rzecz, którą powiedział trener po meczu w Katowicach. Pierwsze słowa, jedna z pierwszych, to powiedział, że najważniejsze dla nas jest teraz dobrze się zregenerować. Zdecydowanie, no tym bardziej, że mamy o 2 dni mniej wypoczynku niż Stalowa Wola, która grała w piątek z Elaną. Podobno też nie była jakąś taką drużyną bardzo przeważającą, że ten wynik 5-1 jest troszeczkę za wysoki, bo czytałem komentarze różnych ludzi. Przede wszystkim Elana w 20 minucie z czerwienią. Mogę się co do minuty pomylić, ale wiesz... Ale trzy czwarte meczu grają tak, w osłabieniu, więc to też robi swoje. Tym bardziej, że też mają tam bardzo dużo młodych chłopców, jak można było zaobserwować. Jak grali na Widzewie, to w sumie 10 młodzieżowców grało. Ja nie mówię, że w jednym momencie na boisku przebywali, ale w sumie było 10 młodzieżowców w drużynie Elany. No to jeszcze a propos Stalowa Wola. Pamiętasz taki sparing? Mi się wydaje, że on był gdzieś podczas sezonu za trenera Mroczowskiego, chyba z Zawiszą Żgów. Widziukiewicz, który gra w Stalowa Wola, był u nas na testach. Na testach był, tak. Pamiętasz ten mecz, czy nie bardzo? Znaczy coś tak, wiesz, gdzieś Ja go zapamiętałem, bo tak. Jego technika biegu była przedziwna. Wyglądał jakby trochę w ogóle, jakby koordynacja ruchowa była i się kibice z tego śmiali. Ale jako grę, był dosyć wolny zawodnikiem, myślę, że nadal jest wolny, ale jako grę miał zupełnie spoko i pamiętam, że wtedy wypracował Michałowi Millerowi bramkę właśnie w tym sparingu, ale się kibice bardzo z niego śmiali, nie? A później Fidziukiewicz nie trafił najpierw w Olimpia Elbląg, później Fidziukiewicz trafił chyba do jakiejś Resowi, do Stali Rzeszów. I stamtąd, nie pamiętam, może ja coś pomyliłem. I później trafi do Stalowej Woli i on wszędzie, gdzie idzie, to gra.
no i jeszcze przy tym jest skuteczny. Niby taki, wiesz, niby takie nic, a jednak chłopak, wiesz, chłopak potrafi strzelać bramki. No i prawda jest też taka, że zobacz, różni zawodnicy, którzy się przez widzę przewinęli, poszli do innych klubów i grają, radzą wiesz, sobie i teraz tak, jak była mowa o zmianie trenera, co do samej zmiany trenera, to może na koniec jeszcze, ale ja cały czas generalnie jestem za stabilizacją, żeby się trzymać pewnego kierunku i wielu kibiców teraz pisze, w związku z tymi wynikami, że pół zespołu znowu do wywalenia. Ja się, no powiedz mi, co na ten temat uważasz. Znaczy, no wiesz, no opinie są różne, tak? No każdy kibic, awansujemy każdy kibic ma prawo do tego, żeby mieć swoje własne zdanie, tak? No jeżeli drużyna przez kilka kolejek wygląda, no powiedzmy sobie otwarcie, że wyglądała tak sobie, tak. To kibic wymaga tego, żeby jednak ta drużyna wyglądała zdecydowanie inaczej. Jeżeli nie z tymi zawodnikami, no to wyobrażamy sobie, że będziemy musieli, wiesz, tutaj części podziękować i sprowadzić w ich miejsce nowych zawodników. Jak to będzie wyglądało, to wiesz, no to jest praca sztabu trenerskiego, dyrektora sportowego. Jaki będzie sztab trenerski? Nie, no ja uważam, że jeżeli awansujemy, to raczej nie dojdzie do żadnej zmiany i trener Kaczmarek będzie pracował w Widzewie dalej. No ja nie mam pewności, powiem Ci szczerze, czy będzie pracował dalej w Widzewie. Nie mam tej pewności, nie? Ale generalnie patrząc na ten zespół, tak jaki ma teraz wyniki, tak? Ale ten sam zespół w tamtej przed zimą doprowadził do tego, że byliśmy liderem z przewagą, tak? Tak samo jak pożegnano się w tamtym sezonie z wieloma zawodnikami, nie wiem, czy tak słusznie, czy nie, no bo to wiadomo, to nigdy nie można tak rozpatrywać. Tak uważam, że znowu przemeblowanie zespołu, duża ilość zawodników, którzy by odeszli, nie pomoże. Powiedz mi na przykład Daniel Mąka, nie? Bo Daniel Mąka nie wchodzi na boisko. Ja mam o to trochę pretensje, że nie wchodzi na boisko, bo Daniel już nie raz gdzieś tam był odstawiany, wracał i jak wracał, to zawsze z dobrym skutkiem. I myślisz, że co, Daniel Mąka już jest pożegnany? Ciężkie pytanie, no. No bo Daniel nie wchodzi na boisko. Dlaczego nie wchodzi na boisko? Na to, co obserwujemy w rundzie wiosennej, na ilość spotkań, jakie zagrał Daniel Mąka, no to wychodzi na to, że Daniela w kolejnym sezonie już w Widzewie nie będzie. To samo wydaje mi się, że podobna sytuacja będzie z Łukaszem Turzynieckim, który tak. Też nie dostaje zbyt dużo szans. W ogóle on chyba... No zagrał z Legionowią wszedł i bodajże ze Skrą Częstochowa też dostał. Po dłuższej przerwie go wpuścił trener nie na jego pozycję, tylko zamiast na prawą obronę, czy też na prawą pomoc. Na lewą pomoc, to nie, gdzieś na wyjeździe było. A może to na wyjeździe, może to było... A nie w Rzeszowie? Może w Rzeszowie. Może ja pomyliłem teraz spotkania, ale no, zmierzam ku temu, że jeżeli nie stawiają trenerzy na tych zawodników, no to możemy tak sobie mniemać, że ich nie będzie już w nowym sezonie w Widzewie. W ogóle ja uważam, że trener, mając 18 zawodników w kadrze, czy tam 19, czy 20, tak na dobrą sprawę porusza się w obszarze 13-14 nazwisk. 12 w zasadzie. Nie, no bo tam mamy tak, że zaojamy, wpuszcza czasami tego Turzyka, czy nie wpuszcza. No w zasadzie nie wpuszcza. No mamy tutaj, jeśli chodzi o środek pola, no to mamy trzech zawodników na dwie pozycje, bo gramy na dwóch defensywnych, czyli mamy Bartka Poczobuta, no to, mamy no to, Mateusza dobra, Marzenia, to jest 12, i Gąsiołka. Czasami wpuszcza Mandiangu Krzyśka za Oyamę. No to jest tak, że w ogóle jasne, gra, no. jasne, ale gdzieś tam był w tej orbicie, tak? I to chyba, i Turzyka tutaj dwa razy wpuścił. Ja mówię, że Prochownika wpuścił dwa razy, ale to też raz tylko na to, żeby zadebiutował, raz na pół minuty, raz na 30. A raz nie, na półtorej, nie, tak? Nie ruszamy za bardzo tych zawodników z ławki. Jeszcze mamy Marcela Pięczka, który wrócił po kontuzji i tak też zagrał i znowu wrócił. Zagrał na mecz i się... No i... Dlatego mówię, no tak... Ja ci powiem o pewnych rzeczach, które generalnie... mi się nie podobają po prostu, najzwyczajniej w świecie, tak, że nie rozumiem zasady, że jeżeli zawodnik jest sprowadzony przez danych ludzi, to on ma grać.
Znaczy, ja tego nie rozumiem. Mówisz tutaj pewnie o Henku Jamie. Oczywiście. Nie spełnia pokładanych w nim nadziei. To jest chłopak, który miał bardzo fajny sezon, ale to już było parę lat temu w Legii, gdzie był taką wybijającą się postacią w Legii. Później taki zjazd trochę po równi pochyłej. Znalazł się u nas w Widzewie. Wiadomo, że znalazł się z tego względu, że Przemek Kita nabawił się poważnego urazu przed startem rundy wiosennej. Tak. On przeszedł przecież, pierwszy mecz zagrał z KKS-em. Z Kaliszem. No, a przecież tak, Kita w tym meczu złapał kontuzję. No to przyszedł z tej Miedzi, masz rację, przepraszam. Ja się teraz pomyliłem. Mi się wydaje, że przyszedł na miejsce właśnie Kity, nie? Co dla mnie to na jest miejsce w ogóle, Kity? Tak, to już dla mnie w ogóle jest absolutnie nie do zrozumienia, nie? Ale nie daje za dużo zespołowi na dzień dzisiejszy, chociaż i tak się poprawił w przebiegu tych kilku spotkań, to i tak się poprawił zdecydowanie. Fajne 45 minut w Siedlcach, tutaj też takie dosyć poprawne, minuty w Katowicach. Ale gra do 90. No, ja uważam, że trener tak powinien wcześniej zareagować i wpuścić kogoś świeżego, bo z każdą minutą ten Heniek niestety gasł. No dobrze, a wiesz co, no dobra, bo już ja się chyba za bardzo pastwię nad Henrykiem, ale no ma swoje też powody. Znaczy wiesz co, no ja zauważyłem w tym meczu w Katowicach szczególnie, że chyba taką nić porozumienia złapał z Kosakiewiczem i ta ich strona nawet nie najgorzej wygląda. No na pewno wygląda to lepiej niż na początku. Zdecydowanie. Ale dalej daleko od ideału. No dobra, a półtorej minuty w Olsztyna. Katowice. Zawodnik, który strzela 3 bramki w przegranym co prawda meczu, za chwilę ląduje na ławce, no to wiesz. Nie wylądował na ławce. No ale ja mówię, że za chwilę, ja nie mówię, że w następnym spotkaniu, ale ja też nie do końca rozumiem takie decyzje podejmowane przez trenera, ale to Marcin Kaczmarek jest trenerem i on za to odpowiada swoim nazwiskiem i przed kibicami, tak? Przed działaczami. No oczywiście, że nie wiadomo, że no, my sobie dbamy, tak? Jeżeli walczyliśmy w Katowicach o zwycięstwo, to można było poszukać gry Rafała Wolczyńskiego przynajmniej przez 30 minut. To inaczej, czy Marcin Robak dobrze gra? Zadaję dzisiaj trudne pytania, ale znaczy, ja patrzę na to, inaczej, widzę lepszego gracza, Inaczej byśmy postrzegali Marcina Robaka po meczu w Katowicach, gdyby wykorzystał dwie sytuacje, które miał, bo miał do przerwy miał dwie główki, które nie trafił, po przerwie miał główkę w koszyk bramkarzowi, taką bardzo, bardzo klarowną, no i ta sytuacja jeden na jeden. Na pewno inaczej byłby postrzegany, gdyby tę sytuację wykorzystał. Rafał Wolczyński dostał swoją szansę pod nieobecność Marcina Robaka, który pauzował za kartki, i swoją szansę jako napastnik wykorzystał. Później mieliśmy momenty, że grali we dwóch, tak? Brakowało, tak jak powiedziałeś, tutaj tego zagrywającego do przodu Adama Radwańskiego, który daje kapitalne prostopadłe piłki. No. I on powinien to robić zdecydowanie częściej. Jak ktoś jeszcze mi powie, że Radwan to nie jest piłkarz, on będzie kawał piłkarza, naprawdę. Obyśmy mieli go jak najdłużej i wiesz, no, ja zauważyłem to, że u Adama bardzo, bardzo chyba mocno głowa pracuje, jeśli chodzi o grę w piłkę. No ty, przecież to on, słuchaj, ludzie go zajebiście krytykowali, ale przecież jaki on młody gnojek, cały czas mimo wszystko jest. Duże tak? nadzieje. Zobacz, ile on już, tak. jakie on już ma doświadczenie. Ale to były duże nadzieje pokładane w Adamie, więc wiesz, w pewnym momencie ten młody chłopiec mógł tego nie udźwignąć. Ale widać, że z każdym dniem, z każdym meczem ten chłopak jest coraz bardziej pewny swoich umiejętności i pewny swojej roli w drużynie. Nie no, oczywiście. Widać, on po prostu, to już nawet jak on idzie za piłką, to już nawet nikt nie idzie tam, bo tam jest miejsce Adama. To on ma swoje zadania i mało tego, on jest najbardziej atakującym naszym zawodnikiem, tak można powiedzieć, ale też i najbardziej broniącym. On daje sygnały, tak. On ma tyle po prostu przechwytów, tyle, nawet jak gdzieś w ostatnim meczu miał takie wyprowadzenie jeszcze z pola karnego, gdzieś zagrał na stratę. Pyk! To nie minęły 2 sekundy, natychmiast odebrał piłę. Ma bardzo dużo przechwytów i tak jak kiedyś grał na 6, będąc takim, właśnie nie do końca takim defensywnym, no ale
ale on ma też bardzo... On w przyszłości, jeżeli jakiś trener, wiesz, przyjdzie i może być taki, że będzie chciał go ustawić na defensywnym pomocniku, to on się tam nada. No ale wtedy niestety to jego... Tak, oczywiście, oczywiście. Ze stratą dla zespołu, ja uważam, bo jego inklinacje ofensywne są tutaj zdecydowanie wysokie i korzystajmy z tego, co on ma. Bo to już, wiesz, my nie mamy innych zawodników, którzy by z takimi inklinacjami ofensywnymi byli. Na przykład wziąłbyś takiego Błonda? No... Powiem ci, że to zapewne jest bardzo przebojowy. Ale ja ci powiem, który zawodnik mi bardzo wpadł w oko, jeśli chodzi o drużyny przeciwne, z którymi grał Widzew. Słowak Zelany, co bramkę nam strzelił lewą nogą z rzutu wolnego. Co w środku grał, kawał zawodnika, prawa, lewa noga, silny, wysoki, wygrywał wszystkie powietrzne pojedynki, wygrywał bardzo dużo pojedynków na ziemi. W ogóle mieli środek pola. Tak, ale ten Słowak rzucał się w oczy. I to właśnie takich ludzi potrzeba do Widzewa. Widać, że to jest chłopak z charakterem, że wie, że nie odpuści, on... Wiesz co, takiego śpiewaka ze Stalówki. Młody gnojek se wszedł z buta po prostu w ligę. Tak jak w tamtym roku wszedł ten. Ale ktoś na nich postawił, Maciek. No właśnie, wiesz, oczywiście. To jest właśnie to. No dobrze, no właśnie, bo też... no to ktoś na nich postawił. Teraz tak, Robert Prochownik. Nie dostaje szans. No wiesz, są takie momenty w meczu. Ja dzisiaj się zabawię trochę w krytykę trenera. Że zawodnik, który gra, już niekoniecznie coś wyciągnie. A ten, który nie wejdzie, mam na myśli Prochownika na przykład w tym przypadku, on nigdy nie poprawi swoich umiejętności. On jeżeli nie będzie łapał po 15-20 minut, on się nie, to on nie, nie ma szans, żeby wejść w piłkę seniorską. Chłopak przychodzi z juniorów. On musi łapać minuty. Znaczy, no ja uważam, że no czasami brakuje... Moment zmian jest po prostu... Te zmiany muszą być wcześniej. No. Tym bardziej, że... Zespół się nie rozwija, no o to chodzi. Zespół się nie rozwija. Że mamy tych młodych chłopców na ławce, tak? Ale oprócz tego, że mamy młodych chłopców, no mamy tego Mandiangu, który ostatnio w ogóle nie wchodzi, tak? Miał takie dwa wejścia. No tak, ale niech wejdzie na podmęczonego na te 15 minut. Niech da z wątroby te 15 minut, nikt więcej od niego nic nie oczekuje. Tym bardziej, że już załóżmy, że Henryk gra dobrze. No to on dobrze gra do 60. Do 60. W 60 już jest tak, już jest do zmiany zdecydowanie, ale mówię, no to tutaj potrzeba trochę odwagi, tak? No, jeżeli drużyny typu Elana, typu Legionowia, typu Skra Częstochowa potrafią grać młodymi chłopcami na trzecim poziomie rozgrywkowym, dlaczego my tego nie możemy zrobić? Dla mnie to jest, wiesz, też duże zastanowienie. No mamy Bechta, mamy Malca, mamy Piskorskiego, mamy Prochownika. A Malec jest wiesz co, no myślę, że już tak, ale no i bez względu na to, wiadomo, tak, no, że albo jest, albo go nie ma na tej ławce. No ale są inni zawodnicy, którzy tak na dobrą sprawę nie dostają nawet pół szansy tego, żeby się pokazać w meczu. I o to mam największe pretensje. I o to mam właśnie największe pretensje. Że zawodnicy, którzy wchodzą, no o Wolsztyna mam oczywiście największe pretensje, bo uważam, że po tych meczach, jakie były rozegrane wcześniej, to w Katowicach Wolsztyn zasłużył na pierwszy plac. Nie Marcin Robak. Ale wiesz, to jest oczywiście pewnie... Nie ma możliwości, żeby Marcin Robak usiadł na ławce. I to jest następna rzecz, która mi się nie podoba na przykład, nie? Że zawodnik gra tylko z tego powodu, że ma takie nazwisko czy coś takiego, nie? Znaczy, wiesz co, no tutaj muszę troszeczkę obronić trenera, bo jak Mateusz Morzeń, też chłopak z nazwiskiem, miał kilka spotkań, gdzie był... No, ale był zdecydowanie, ale naprawdę był zdecydowanie słabszy. Powędrował w końcu na ławkę, tak? W Katowicach. No a teraz Mateusz najprawdopodobniej wróci do składu na mecz ze Stalówką, no, bo wypada Marcel Gąsior, który, no, no trzeba powiedzieć otwarcie, że daje dużo, dużo zespołowi, tak? Ja widziałem noty... Ma jedną wadę i zaletę, powiem ci. Tak, ale właśnie wrócę do tego, bo widziałem noty, które wystawił redaktor Kukuć na Widzewiaku. No i jedna z najniższych not w zespole to nota Marcela Gąsiora, z czym ja się zupełnie nie zgadzam, bo Marcel gra tak, że jego dobra gra nie wpada w oko kibicom. Bo to jest defensywny pomocnik. Właśnie jest on od tej czarnej roboty, która wiesz, nigdy nie będzie oklaskiwana, tak na dobrą sprawę. Tak? A jakie piłeczki daje?
Przecież jak on, dlatego on ja uważam, czasem, jak, że on czasem rzuca takie piły, że nikt takich nie rzuca. No. Zdecydowanie za niska. I po ziemi. I po ziemi. Marcel Gosior potrafi dać długie piły po ziemi. On ma jedną wadę i zaletę. Jego wadą, zarazem zaletą jest to, że jak tylko ktoś go przechodzi, to jest natychmiast po prostu w pół i leży. No to jest zaleta. Skończył akcję. Przerwał. Ale jak już go ktoś przejdzie, to jemu ciężko jest dogonić przeciwnika. Wiesz, zauważyłeś? No, słuchaj, no to są właśnie te aspekty, o których wcześniej rozmawialiśmy, że my gdzieś tam, jeśli chodzi o te elementy szybkościowe, to wyglądaliśmy ciut słabiej, tak? Ja już nie mówię z Katowicami. Katowice, no. Wiesz co, przypomniała mi się taka sytuacja, gdzie oglądałem konferencję prasową po spotkaniu z remisowym z Elaną Toruń. Jako że dziennikarze ze względu na obostrzenia, które są wprowadzone w klubie, pytania zadają przez redaktora, który prowadzi tą konferencję na płycie boiska. Jedno z pytań, które zadał albo Mikołaj Madej, albo Robert Fiećko, brzmiało, czy trener nie widzi tego, co my jako dziennikarze, kibice widzimy gołym okiem, że mamy duże problemy szybkościowe. Odpowiedź trenera była, że nie, że mamy system katapult i ze wszystkich wykresów wynika, że my wyglądamy lepiej niż wyglądaliśmy wcześniej. Przepraszam, ale ja uważam, że wyglądaliśmy zdecydowanie gorzej, jeśli chodzi o aspekty szybkościowe. I nie zawsze tabela weryfikuje, wiesz, to, co się dzieje na boisku. Więc gołym okiem było widać, że my szybkościowo wyglądaliśmy blado. No, też takie odnoszę wrażenie, aczkolwiek wiesz, już jestem bardziej ostrożny z taką oceną, bo co, trzeci rok z rzędu wyglądamy blado po tej zimie? Nie. To co się dzieje zimą? No, wiesz, no, ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje zimą, bo ja nie jestem zespołem 24 godziny na dobę, ani ty, ani... Trzech różnych trenerów. Nas, trzech różnych trenerów, trener... Problem ten sam. Trener asystent, trener od motoryki. Ale nie, zmieniani ale mówię, trenerzy zmieniali, od motoryki, no. Tak? Ale, no, ale gdzieś tutaj jakiś błąd został popełniony. No mam nadzieję, że po tym spotkaniu w Katowicach, gdzie widzieliśmy zupełnie inny zespół, zupełnie. Że ten problem został zdiagnozowany i została wprowadzona odpowiednia forma wyleczenia tego problemu. Myślę, że dużo dało wsparcie kibiców, bo na wielu frontach po prostu kibice zapomnieli o tym, że są źli na wyniki i po prostu jednoznacznie powiedzieli, że wspierają zespół. Myślę, że to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że to będzie do samego końca tak wyglądało, bo dopóki my możemy... Zresztą kiedy zespół potrzebuje najwięcej wsparcia? No kiedy nie idzie. No właśnie, kiedy nie idzie, trzeba po prostu zagryźć zęby i ruszyć do pomocy. Powiedz mi, słuchaj, Hubert Wąkiewicz, bo nie mieliśmy okazji. Ja tam już się wypowiadałem na temat Huberta Wąkiewicza. W ogóle na temat stoperów, tak? Jeżeli chodzi o całą tą rundę. Jak wiesz, jak oceniasz? Nie każdego z osobna? Kto regres, kto progres? Wiesz, co się zmieniło? Generalnie przystępując do rundy rewanżowej, byliśmy święcie przekonani, że mamy przynajmniej jednego stopera, który nie będzie schodził poniżej swojego poziomu. Mam na myśli Daniela Tanżynę, który miał być taką opoką, ostoją linii defensywnej, tak? Od niego wszyscy wymagaliśmy zdecydowanie więcej niż pokazał nam w rundzie wiosennej. Ale wymagaliśmy od niego dlatego, że rundę jesienną miał naprawdę dobrą. Mhm. Krystian Nowak, który przyszedł w przerwie zimowej, też był wielką niewiadomą. Już abstrahuję od tego, że złapał kontuzję, ale wiesz, no, też musiałby się wkomponować ten zespół i tak dalej, i tak dalej. Zostaliśmy po kontuzji Krystiana, zostaliśmy z Danielem Tanżyną i z Sebastianem Rudolem. Potrzeba była, żeby szybko zakontraktować jakiegoś zawodnika na tę pozycję. Padło na Huberta Wołąkiewicza. Chłopak naprawdę z bogatym CV, był reprezentant Polski. Widać w jego grze to doświadczenie, które wyniósł, wiesz, z różnych spotkań, z różnych drużyn, z różnych szczebli. No ale niestety, no nie oszukujmy się, troszeczkę brakuje zdrowia Hubertowi. No, a Sebastian? Wiesz co, Sebastian, jak już Hubert Wołąkiewicz doznał tej kontuzji w tym nieszczęsnym spotkaniu w Polkowicach,
Sebastian wszedł, zagrał naprawdę dobre zawody. Naprawdę dobre zawody zagrał Sebastian. W kolejnym meczu już wypadł ciut słabiej. W Siedlcach to już było zdecydowanie najsłabsze jego spotkanie. No i spotkanie w Katowicach, gdzie znowu zagrał dobrze, tak? I znowu ta para stoperów Rudol-Tanżyna była takim monolitem. Ja nawet no w Siedlcach to wydaje mi się, że no Daniel Tanżyna za dużo błędów, błędy w kwestii zwrotności mi się wydaje u Daniela najbardziej. Sebastian Rudol w ostatnim meczu, znaczy w ogóle wydaje mi się, że jak wszedł, to gra dużo lepiej niż gra wcześniej w ogóle, w poprzedniej rundzie. U Sebastiana najbardziej mi brakuje, że wyprowadzenie piłki jest za mało spokoju, że jak coś się zbliża, to jest długa. To mi jakoś najbardziej u Sebastiana. Będę się upierał, że Hubert Wołąkiewicz mimo wszystko ze wszystkich stoperów wyglądał najlepiej. Mimo wszystko. Ale prawdopodobnie Hubert Wołąkiewicz już nie zagra, bo prawdopodobnie, no wiesz, nie wiadomo jak będzie, nie? Ale ja jednak stawiam, gramy oczywiście ze Stalówką, która jest drugim zespołem po tej pandemii, po przerwie, gdzie ruszyła liga i jest z pewnością groźnym, ale też gra u siebie większość meczów. Tak, tak. I ja myślę, że my Stalówkę pokonamy. Chociaż pamiętasz mecz z tamtego sezonu, Stalówka jak przyjechała do nas na Widzew? Męczyliśmy się chyba, jeśli dobrze pamiętam. Nie dali nam nic zrobić, to było 0-0 z tego co pamiętam, mogę się mylić, a wydaje mi się, że było 0-0. Strasznie się tam męczyliśmy, było 0-0, wtedy przegraliśmy 3-0 tam u nich, no tu wygraliśmy 1-0 i wydaje mi się, że my po prostu zagramy dobry mecz. I że wygramy, że... Znaczy ja generalnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy w temacie tej kolejki najbliższej, no to ta kolejka może dać nam bardzo dużo odpowiedzi na pytania, kto awansuje do pierwszej ligi. Bo ja uważam, że mamy bardzo dużą szansę odskoczyć Katowicą na 4 punkty na 2 kolejki przed końcem. Zakładamy, że wygramy ze Stalówką i ja zakładam, że Pogoń Siedlce... że przeskoczymy Łęczną. No, że Łęczna tam straci punkty w Częstochowie. No, mówię, no wszystko jest w naszych nogach, w naszych głowach. Wszystko zależy od nas, tak na dobrą sprawę. 3 kolejki przed końcem, wszystko zależy od nas. Że nie musimy się, wiesz, rozglądać, czy Łęczna gdzieś utopiła, a czy Katowice gdzieś utopiły. Wszystko jest w naszych głowach. 3 zwycięstwa, do tego dążymy, łapiemy komplet punktów, awansujemy do pierwszej ligi i zapomnimy o tym sezonie. Oczywiście nie będziemy pamiętać o stylu, w jakim ten awans uzyskaliśmy. Zobacz, a na przykład jakbyśmy tak mieli, że gralibyśmy ten sezon, zostały 3 mecze, tak? Ale powiedzmy od Gieksy, żebyśmy mieli takie 4 mecze jak na koniec poprzedniej rundy. Myślisz, że po takich 4 zwycięstwach, jak to było na koniec, czy ktoś by już, wiesz, wątpił? Mimo, nie, że mieliśmy zły początek, my na tą wiosnę patrzymy przez pryzmat tej jesieni, że jednak ten zespół wyglądał naprawdę, naprawdę dobrze i to nie podlega żadnej dyskusji. No, mieliśmy początek taki rzeczywiście niemrawy, kwintesencją tego była porażka w Częstochowie, po której nastąpił zwrot. Stal Rzeszów 3-1 u siebie, też dostaliśmy bramkę, przegrywaliśmy 1-0, podnieśliśmy się, wróciliśmy do grania i znowu stworzył się ten kolektyw. Nie wiem, czy zauważyłeś, że do spotkań, które rozgrywaliśmy wiosną, brakowało mi tego, wiesz, takiego kolektywu w tej drużynie. To tak, na jesień było to poklepywanie, tak. Te piąteczki, wiesz, te uśmiechy, oni się czuli pewnie w swoim gronie. Tutaj na wiosnę tego brakło. Szatnia, gdzie masz treningi, ty masz osobno wchodzić na trening, osobno schodzić, wiesz, to są absurdy, nie? To są rzeczy, które musiały spowodować wiele ciekawostek, że tak powiem, w tej lidze, no bo Skra Częstochowa, no nie szukujmy się, zespół, który mógł być lepiej, trochę gorzej, no ale teraz, wiesz, Skra przez całą rundę. Stalowa Wola przecież była w strefie spadkowej, zresztą Skra też. 2 zespoły ze strefy spadkowej na górze tabeli, tak, po pandemii. Ale zobacz, że na Skrę to praktycznie wszyscy stawiali krzyżyk, że oni już się nie dźwigną z tej strony. A oni zaraz mogą grać w barażach. Oni zaraz mogą grać w barażach.
No wiesz, no, jak spojrzymy na tabelę, to Lech Poznań ma 4 punkty straty do strefy barażowej, no 3 kolejki przed końcem, tak, jeśli dobrze pamiętam. Bo to tak, wiesz, z głowy teraz wyciągam. Ale zobacz, jak ta tabela jest spłaszczona i dlatego mówię, każde spotkanie będzie o coś. Dla nas nie będzie łatwych spotkań. No, Stalowa Wola, zespół na fali. Jedziemy później do Resowi. Myślę, że Resowie to trzeba walnąć. No trzeba, zdecydowanie, trzeba pojechać. No i u siebie później mamy się należy. Który teraz w ostatniej kolejce troszeczkę sobie sprawę... Przegrał z Lechem 2-1, przegrał z Lechem u siebie 2-1 i troszeczkę sprawę sobie skomplikował, jeśli chodzi o utrzymanie. Ale wiesz, że tam jedna kolejka skacze, to może być tak. Skacze z 16 na 8 na przykład, nie? Bo przez to te skoki, przecież przed chwilą Stal Rzeszów miała się liczyć w walce o baraże, tak. Gdzie jest... Już teraz gdzie jest, tak. W dolnych rejonach. Jeszcze wracając do meczów Górnika Łęczna i GKS-u Katowice, to... Prędzej myślę, że GKS przywiezie więcej punktów niż Łęczna. Czyli stawiam remis Gieksy, a porażkę Łęcznej. Tak stawiam oczywiście, ale już... No tak, ale dla nas zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby to, że wygrywamy, że my wygrywamy, a Łęczna i Katowice przegrywają. Wtedy od Katowic odskakujemy na 4 punkty. A ja się trochę nie zgodzę. I na 2 kolejki przed końcem. Już mieli to, wiesz dlaczego? Tak, ale chodzi mi o ten margines, wiesz? Tego, nie, margines, ja wiem, takiego błędu, chodzi, że może jeszcze gdzieś tam ewentualnie mamy to, tak, że może się gdzieś nam noga powinąć, tak? I mamy wtedy ten punkt przewagi. No. W zasadzie my, jeżeli mając 4 punkty nad GKS-em, to w zasadzie gra skończona, wydaje mi się. To już chyba nie ma realne, żeby GKS mógł nas wyprzedzić, gdyby to były 4 punkty. Ale jedna rzecz, dlaczego się nie zgodzę? Dlatego, że jeśli my mamy awansować do pierwszej ligi, to co, Łęczna? Nie Gieks awansuje. No nie Gieks awansuje, no zobacz, nawet ten mecz jak się oglądał, a jak oglądasz na taki Łęczny. Znaczy, jeżeli już mamy... Na tym są kibice, to tak, jest... No, ale jeżeli już patrzymy na to, kto ma awansować, tak. No to przed sezonem, przed startem sezonu, kiedy widzieliśmy, jakie są drużyny w tej drugiej lidze, no to zamkniętymi oczami byś powiedział, że tutaj największe szanse awansu mają Łęczna, Katowice i Widzew. No, na dzień dzisiejszy się to sprawdza. No, tak, tylko, że jedna z tych trzech drużyn będzie musiała szukać... Ja jeszcze postawiłem na Resowie. Szukać szansy w barażach. Zanim zaczęliśmy, to tak mówiłem tam tak z chłopakami taki konkurs, że po 6 kolejkach pierwszych 5 zespołów. Ja trafiłem 4. Resowie, Gieksę, Widzew, Łęczną. Nie trafiłem tylko Garbarni, bo Garbarnia tam gdzieś... Garbarnia, zobacz. Ostatnie 3 mecze, 3 zwycięstwa. I zobacz, Garbarnia, która to jest taka loteria. Tu wszystko po prostu jest tak zmienne w tej lidze. To jest taka lidze, że tu każdy z każdym może wygrać, tak? Tak. I tu nie ma tak, że masz pewniaka. Tak. Nie, absolutnie, wiesz, że ten ci wygra... No kurde, no co, Łęczna przegrałaby z Siedlcami? W ogóle byś nawet pomyślał o tym, że tak się może wydarzyć? Gdzie Łęczna już była na takim, wiesz... No pięć na takim torze, że już idzie, wiesz, że już tu zwycięża. No 5 wygranych. A tu patrz, a tu dostają w łeb z Siedlcami i jadą do Skry... Na to Sztuczne, gdzie się będą kopać po czołach. Bo się będą kopać po czołach. Skra się po prostu tam jak ryba w wodzie czuje. Że ten Sztuczny do piłka w tej Częstochowie się odbija. Byłeś tam, byliśmy, ja też byłem, a to jest nieprawdopodobne. Tak. No, wiesz, mam nadzieję, że jeżeli... Sztuczny, tak, mam nadzieję, sztuczny, że jakieś... jeżeli Skra po barażach na przykład awansowałaby do pierwszej ligi, to że ktoś zabroni im grać na tym boisku, bo ja sobie nie wyobrażam. Myślisz, że druga drużyna z Częstochowy przyjeżdżałaby do Bełchatowa? Nie wiem. Nie, no nie, oni są, nie, oni nie mają na to finansów. Zresztą ten znak zapytania na ich koszulkach nie bez powodu. Zobacz. Właśnie, bo też kibice bardzo często podnoszą ten temat, że mamy taki budżet. Ja bym chciał, znaczy, może to jest takie głupie myślenie, ale chciałbym, żeby Widzew był biedny, wiesz? Żeby miał ten budżet dopięty tak, żeby był dopięty, żeby nie było takich po prostu hura oczekiwań, żeby nie byli sprowadzani ludzie za jakieś pieniądze, tylko wiesz. Kolejny raz mamy przykład tego, że pieniądze nie dają pewnego awansu, więc musimy się liczyć pod z tym, że musimy to wydrzeć, tak? Wiesz co, miałem podczas ostatniej mojej rozmowy z Radkiem Wasiakiem, taki poruszyliśmy temat bardzo podobny, bo to jeśli chodzi o młodych adeptów, bo to chodziło o składki na młodych adeptów piłki nożnej w Widzewie, jeśli chodzi o składki. I padło pytanie, czy jeżeli by znalazł się chłopak, który jest naprawdę bardzo utalentowany, czy klub pozwoliłby na to, żeby ten chłopak mógł trenować? To darmo.
nie płacąc składek. I zdecydowanie odpowiedź Radka była, że miał paru takich chłopaków, których rodzicom nie było stać na to, żeby wiesz, nawet te symboliczne 100 zł położyć miesięcznie. I klub, i trenerzy klub zgadzali się na to, żeby taki chłopak mógł trenować. Tak powinno być. I właśnie mówię o tym, że my tutaj... Padnie mi telefon, ale to nie ma znaczenia. Że my tutaj powinniśmy dawać szansę tym młodym chłopcom, bo ja uważam, że to, czego najbardziej brakuje w Widzewie, to brakuje mi chłopców z widzewskim DNA. Z widzewskim DNA, który wyjdzie na boisko, będzie gryz trawę, będzie może piłkarsko słabszy, ale jeśli chodzi o ambicje, wolę walki, wolę zwyciężania i oddanie serce za herb, który ma na tym sercu, to będzie pierwszy w szeregu. No, ja też bym chciał, żebyśmy my budowali, ja nie mówię, że w pełni tak, w ten sposób klub, tak? Ale na chłopakach młodych. A o nas się mówi w Polsce, że jak jesteś młody, to nie idź do Widzewa, bo po prostu nie będziesz grał. Bo zginiesz tam, tak. Bo będziesz siedział na ławie i nie wyjdziesz na boisko. I takie rzeczy mnie osobiście przerażają, bo ja takiego Widzewa nie chcę. Gdzie my się opieramy na po prostu tylko zawodnikach doświadczonych. Na zawodnika przychodzących z zewnątrz. Też. Ale zobacz, Maćku, że w historii Widzewa bardzo, ja bardzo, bardzo, bardzo na palcach jednej ręki możemy policzyć zawodników, którzy tak na dobrą sprawę zaistnieli w dużej piłce, a byli wychowankami. A byli z Widzewa. Byli wychowankami. No to ja nawet nie wiem, kto, powiem ci szczerze. Radek to... Kowalczyk, pamiętasz? Tak. Radek Kowalczyk, taki kieszonkowy napastnik. Pamiętam, malutki taki. Marcin Boguś, tak możemy przyjąć. No ale Boguś długo, no ile grał? 2 sezony? Prawda. Sławek Gula, to jest taki chyba zawodnik, który był wychowankiem Widzewa od początku. No i Rafał Kubiak się przewinął, no ale Rafał co, Kubiak się przewinął, no. Przewinął się Sławek Sałaciński tak. Więc no, rzeczywiście no, tych zawodników nie było zbyt dużo, tak? No, mieliśmy tę możliwość, że Widzew ściągał takich wiesz, najzdolniejszych chłopców, tak jak Andrzeja Szulca. Andrzej Złodzianki, tak? Złodzianki, jak Piotrka Szarpaka, mojego kolejnego rozmówcę, Sławka Hałaśkiewicza. To wiesz, no to gdzieś tutaj wertowany był ten rynek piłkarski, tak? Z drugiej strony trzeba też przyjąć, że tych chłopców, którzy marzyli o dużej karierze, było zdecydowanie więcej. I można było ich wyszukiwać, tak? Wiesz co, to jak na przykład jak grałem, to nieraz tak było, że wiesz, był zawodnik kupowany. Miał pensję 8 razy większą, tak? Wychodził na treningi z chłopakami z tego samego klubu. I oni go przewyższali o klasę. Ale nikt nawet nie pomyślał, żeby grał ten, który jest lepszy, tylko ten, za którego więcej zapłacono. I to po prostu, ten sposób myślenia jest dla mnie największym błędem, jaki może być. Bo ja rozumiem, że na przykład sprowadza się jakiegoś zawodnika, bo już nie chodzi o Henryka, tak jak wcześniej mówiłem. Nie, po prostu sprowadza się zawodnika i on gra tylko dlatego, że on jest sprowadzony, popełnia błąd za błędem, błąd za błędem, błąd za błędem i cały czas gra. No tego nie rozumiem i tego nie jestem w stanie, wiesz, no nie jestem w stanie tego zrozumieć. I wiesz, tu chodzi mi o całokształt. Nie chodzi mi o Henryka. Chodzi mi o to, że zawodnik sprowadzony ma większe prawa niż ten, co był. A w Widzewie jest to największy błąd, moim zdaniem. Dlatego, że ci, którzy tutaj przetrwali różne wahania nastrojów, zresztą nawet Widzew jest cały czas na miejscu premiowanym, a wahania nastrojów są ogromne. Się szuka trenera, tak? W zasadzie w każdym innym klubie to by nawet nikt o tym nie pomyślał. Prawda. Więc jak tu zawodnicy przychodzą taką szkołę życia, bo to jest dla nich szkoła życia. Wielu, którzy odeszli, już pomówili o tym w wywiadach, nie pozbywa się tak łatwo tutaj ludzi, bo oni już są mentalnie po prostu przeszli przez pewien etap. A zauważ, że każdy stoper, który tu przychodził, niestety na początku wypadał bardzo blado, bo po prostu zderzał się z taką... Z presją. Z presją wyników, z medialnością, ze wszystkim, co kibiców, tu jest. Z presją trybun. Zdecydowanie. Za łatwo się pozbywamy. No tak właśnie chciałem wrócić do tego, że pozbyliśmy się teraz fajnego chłopaka. No właśnie. To jest młodzieżowiec. Młodzieżowiec. W wieku Marcela Pięczka, czyli jeszcze 2 lata na młodzieżowiec na... Łatwą ręką się pozbywamy takich zawodników. Przyszedł do Widzewa, tak na dobrą sprawę nie zdążył w tym Widzewie zaistnieć, poszedł na wypożyczenie i został rozwiązany kontrakt.
i trafia do GKS-u. Do GKS-u Tychy. Do drużyny grającej ligę wyżej. A ty jakbyś był trenerem jakiegokolwiek, wiesz, zespołu i byś widział, że ktoś się otarł o Widzew. No od razu się przyglądasz. Od razu, natychmiast. Bo tutaj wiesz, tu in, on. Bo musiał przejść przez jakąś krytykę, musiał przejść przez, wiesz, przez dużą presję, przez wielki stadion. To już jest doświadczenie samo w sobie. Drugie nazwisko, które też mi się teraz nasunęło, Przemek Banaszek. No, no właśnie. A ktoś napisał, wiesz co, bardzo... Wrócił z Łęcznej. Okej, okay, no jest ten okres, że musi przejść tą kwarantannę, tak, bo tak to jest wszystko. Wszystko. Nie mów, że tak jest, że on jak przyjdzie. Nie, nie, jest tak, że jak on przychodzi z Łęcznej i przychodzi do innego klubu, to musi przejść tam dwutygodniową kwarantannę. Bo... A to bo Przemek Banaszak już wrócił. Tak, bo tam była taka sytuacja, że on był wypożyczony do końca sezonu, ale koniec sezonu miał nastąpić z końcem czerwca. Były próby podjęte przez Łęcznian, aby Przemek został w Górniku. Widzew się nie zgodził, Przemek wrócił. Przemek jest w Widzewie, ale tak na dobrą sprawę jakby go nie było. Nie jest brany pod uwagę zdecydowanie przez trenera Kaczmarka i co będzie z Przemkiem dalej? Nie wiadomo. Znaczy wiesz co, jeżeli wrócił, chyba że to jest taki numer, żeby zabrać Łęcznej po prostu gościa, który będzie nam przeszkadzał. Bo jeżeli on wrócił i on zostanie odstrzelony, dla mnie to jest dramat, nie? Jeżeli coś takiego w ogóle miałoby nastąpić. Nie? Bo, a widziałeś jak chodził? Widziałeś jak chodził na boku? Słuchaj, no przyszedł do Widzewa za trenera Mroczkowskiego. Pokładane były nadzieje bardzo duże w tym chłopaku, ale to bardzo młody chłopak, więc też ta presja gdzieś na nim, na niego spłynęła. No może już nie taki bardzo. No tak, ale 23 lata. Wiesz, ale ciężko, no 23 lata, wiesz, to nie jest... Nie jesteśmy taką ligą, że my mówimy, wiesz, że 23 lata to już jest taki doświadczony, tak? Od 23 latka to możemy doświadczonych powiedzieć w lidze angielskiej, tak? Jeszcze coś ci powiem. Pamiętam jak bracia Brożek mieli tam po 27-28 lat, a jeszcze komentatorzy mówili młodzi perspektywiczni, więc no to, wiesz. No to ja ci powiem, jak mówili młody, spokojnie, ty wiesz, ty masz jeszcze czas, ty zdążysz pograć, młody, spokojnie, nie? I nawet tak w wieku 23 lat ci tak powiedzą. Człowiek... W wieku 23 lat facet to musi już grać. Po prostu. No mój to wiesz. Jeżeli my samo takie podejście właśnie, czego mi najbardziej brakuje, że właśnie na młodzież, żeby młodych, po prostu młodych, wiadomo, że trochę inny klub, że ci młodzi muszą mieć odpowiednią jakość. Ale jak nie grasz, to tej jakości nie pokażesz. No oczywiście, że nie, no treningowo. Jeżeli, a jeszcze tym bardziej teraz, kiedy rezerwy w ogóle w planach jest tak, że rezerwy to jest innym i z pierwszej drużyny mają nie schodzić zawodnicy, bo tak ma być, że w następnym sezonie chyba, no to ty, no to bierzesz gościa na zniszczenie, tak? No takiego prochownika. Jak on ma się rozwinąć, jak on zagrał 3 minuty w przeciągu całej drużyny? I później 37, czy tam 27. Szczególnie młody człowiek, który jest jeszcze juniorem przecież. No nie? Mówię, no nie dajemy szansy tym młodym chłopcom, a oni zasługują na tą szansę. No. Ja uważam, że trener powinien pozwolić jednemu, drugiemu czy trzeciemu zagrać po te 30, 40, 50 minut w sezonie, czy 60, czy nawet dać mu zagrać wiesz, pół meczu. Bo ewentualnie, no niech się zdarzy taka sytuacja, jak mieliśmy ostatnio. 15, że... no żeby no on tak, zdążył się spocić. Maciek, no. Zdarzyła się sytuacja taka, że wypada nam Wołokiewicz z kontuzją, zostajemy z dwoma nominalnymi stoperami. Niech się wydarzy kontuzja. Niech się wydarzy jakaś kontuzja i będziemy musieli albo... I masz elektrycznego gościa na... Albo będziemy musieli wprowadzić tego Kamila Piskorskiego, żeby zagrał, tak? I wrzucał, pewnie i rzucamy, tak by tak... I rzucamy go na głęboką stało, wodę. Nie. Albo przesuwamy wtedy Bartka Poczobuta, no, albo Marcela Gąsiora, albo wiesz, próbujemy w jakąś inną stronę, tak? No ale kiedy ci chłopcy nie dostają szansy na trzecim poziomie rozgrywkowym, to w przypadku awansu nie przypuszczam, żeby dostawali szansę na drugim poziomie rozgrywkowym. Ktoś napisał na Twitterze, bo zapomniałem to powiedzieć, że każdy zawodnik wypożyczony z Widzewa już jest z Widzewa odstrzelony. No, ale nie chciał, ja bym nie chciał, żeby tak jest. Było, wiesz? Ale coś bo, jest. Tak jak na przykład w przypadku Marcela Stefaniaka, no kurde, on w sparingach, ja wiem, że jeszcze nie było trenera Kaczmarka, no ale on kurde w sparingach, ja pamiętam z Zagłębiem Lubin, jak on grał. To on nawet chyba on strzelił bramkę z Zagłębiem Lubin, chodził albo on dograł. Chodził po tej lewej chodził. Stronie, super. No był właśnie, ale był masz, właśnie takim, no, no masz, mamy jeszcze, mamy na wypożyczeniu Michaela Ameją w Bytowi.
No tak, mamy. No, skończy się sezon i co dalej? No właśnie. Zobaczymy właśnie. To będzie taka odpowiedź, bo jeżeli na przykład ci wypożyczeni nie wrócą, tak? Albo jeżeli będą dalej wypożyczeni, no to ja jeszcze rozumiem, tak? Bo się ich ogrywa. To jest nawet dla nich najlepsza sytuacja, no tak, jakby teraz, mieliby siedzieć na tak, ławie. Ale teraz no, na przykładzie Marcelo Stefaniaka możemy powiedzieć, że ogrywamy go dla kogoś. Bo go oddaliśmy na wypożyczenie, ograliśmy go i odpaliliśmy. I no to jest dla mnie w ogóle nie... Do GKS-u tych. Ale to na... A nie został sprzedany przypadkiem? Znaczy no już... Teraz już został sprzedany. No bo ty mówisz, że rozwiązany. Rozwiązany, no to już był wolnym zawodnikiem, poszedł sobie do Tychów, tak? Czyli nie był sprzedany? No nie. W ten desen nie. No to jest dramat, no. To jest dramat. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, nie? Także no... Takie rzeczy są po prostu... W każdym klubie znajdzie się kilka ciemnych chmur, które przykryją to słońce, ale mam nadzieję, że nasze słońce wyjdzie w pełni i będziemy mogli cieszyć się z awansu za półtora tygodnia. Jestem dużo bardziej spokojny po tej Giksie. Jak zobaczyłem pewność siebie, zobaczyłem tą wolę walki, wolę zwycięstwa. Było widać, nieważne, że przegrywaliśmy, to było widać na ich twarzach, że absolutnie. Przewidujesz jakieś zmiany w składzie? Oprócz tej jednej, która jest wymuszona. Chętnie tak? bym przewidział, wiesz? Na Wolsztyna. Oczywiście, żebym Wolsztyna wypuścił w pierwszym składzie. No to jest oczywiste. Ja no. przypuszczam. Zawsze, wiesz, ja zawsze Wolsztyna broniłem nie bez powodu, zawsze zatrzymałem, wiesz. Bo ja widzę w nim ogromny potencjał, a to jest on ma 24 lata. No to jeżeli... zobacz, on ma 24 lata, z tego co pamiętam, chyba że się mylę. No to kto tu ma przyszłość? Kto ma w przyszłości walić bramy? No kto? Z całym szacunkiem dla Marcina, ale ile Marcin ma lat? Nie ile no, Marcin. A jak Marcin na przykład będzie chciał grać jeszcze 3 lata? I co, cały czas będzie grał niezależnie od tego, jaką będzie miał formę? Nie, no wydaje mi się, że wtedy już będziemy patrzeć na to, jak wygląda w danym momencie, jeśli chodzi o, wiesz, o motorykę i o grę w piłkę. Gry w piłkę się nie zapomina, więc musimy patrzeć na to, jak będzie wyglądał motorycznie. Bardzo dobrze się prowadzi, to nie podlega żadnej dyskusji. Nie, no oczywiście ja, to nie ma... Wiesz, jego wiek kalendarzowy jest nijak ma się do wieku biologicznego i to jest tak, jak oczywiście nie wiem, zachowując pewne proporcje, jak spojrzymy na Roberta Lewandowskiego, tak? Robert Lewandowski ma wiek biologiczny zdecydowanie niższy od wieku kalendarzowego, ale to jest jego praca, prowadzenie się przez całą praktycznie karierę. Porządkowanie całego życia, karierze. Zresztą Marcina prawdopodobnie też. Też, nie? tak. Dlatego mówię, no tutaj możemy z Marcina mieć, bo jeszcze pociechę przez 2-3 lata. Ja tak uważam, tak. 2-3 lata myślisz, że aż tak? No ja uważam, że Marcin przyszedł do Widzewa. Mi się wydaje, że na 2. Po to, żeby awansować z Widzewem do Ekstraklasy. Po to, żeby awansować z Widzewem do Ekstraklasy. On chce chyba zakończyć swoją karierę, bo to trzeba powiedzieć, no tak, że była to kariera, że będzie chciał zakończyć tą karierę w Widzewie, w Ekstraklasie. Bardzo możliwe. No to chyba obawiam się, że właśnie straciliśmy Wolsztyna. Chyba, że trener znajdzie takie rozwiązanie, że będzie mógł zagrać dwoma zawodnikami w bloku formacji ofensywnej. Nie wierzę, że Wolsztyn pozwoli sobie kolejną rundę siedzieć na ławie, nie? A to by dla mnie... No, znaczy, to jest, Maciek, Wolsztyn jest dla mnie zawodnik, którego nie wolno stracić. My musimy sobie powiedzieć szczerze i otwarcie. Na dzień dzisiejszy Widzew nie ma swojego takiego stylu gry. Wiesz, takiego... takiego czegoś, z czego słynie. Z czego moglibyśmy powiedzieć, tak... To jest drużyna atakująca, to jest Widzew. Wiemy o tym, że siadają. Wiesz, takiego czegoś nie mamy jeszcze. My to sobie staramy się wypracować. Jeżeli my dojdziemy do tego momentu, że my będziemy mieli, powiedzmy, ultraofensywny styl, którym każdy spojrzy, o, tu przyjechał Widzew, który będzie grał ultraofensywnie, wtedy będziemy, wiesz, mogli coś inaczej powiedzieć. My tego szukamy. Mi się wydaje, że my mamy, tylko nie zawsze go potrafimy grać. Że tam tym stylem jest to, co graliśmy w GKS-ie Katowice. Zagęszczenie środka pola i napadanie na przeciwnika natychmiast, kiedy on się tam pojawi. Nie? W tej środkowej strefie. Odbiór i jedziemy. Wydaje mi się, że właśnie takie krótkie granie, żeby ten przeciwnik nie mógł się daleko przesuwać. Żebyśmy go napadali w tym momencie i od razu atakowali z takiego zaskoczenia, nie? Że to jest, że od samego początku wtedy, kiedy dobrze graliśmy,
to właśnie tak graliśmy. Wiesz, kiedy widzę, mi się najbardziej podobał, jeśli chodzi o tą rundę? W jakim meczu? W jakim meczu? Już ci powiem, w którym mi się najbardziej, ze Zniczem mi się najbardziej podoba. Ale ja mówię o tej rundzie. A, o tej rundzie. O tej rundzie, no. Masz taki mecz? Ja mam. No mam Gieksa, ale pewnie powiesz Garbarnię. Nie, ja powiem Lech 2 Poznań. A, że no, no... Od początku usiedliśmy wysoko. Tak, tak. Fakt, że dostaliśmy pierwszy dzwon, to jest faul, który widział tylko sędzia. Faul no, Daniela Tanżyny, który tylko, widział tylko chyba, sędzia. Chyba. Później strata Mateusza Morzenia, dostajemy drugi dzwon. Ale my non-stop siedzieliśmy na tych Lechitach. I non-stop. W Katowicach było widać to samo. I w Katowicach też, tak wyszliśmy. Tylko, że w Katowicach, tak jak powiedziałeś, zagęściliśmy środek pola i czekaliśmy na to, żeby oni sobie podeszli do tego środka pola. Z meczu z Lechem. W meczu z Garbarnią było podobnie, że my od początku usiedliśmy na Garbarni wysoko, strzelamy bramkę w 17 minucie Radwana i od tego momentu my się cofnęliśmy. No i to jest właśnie to, jest to, czego nie powinno robić. Dostaliśmy bramkę na 1-1 przed przerwą i w drugiej połowie znowu wróciliśmy do swojego grania. Bo już mieliśmy nóż na gardle. Tak swoją drogą, właśnie a propos tego cofania. Tutaj z Bartkiem w stanie to się zgodzę, bo on nie może patrzeć na to cofanie się. Ale mi się wydaje, że w momencie, kiedy my się cofamy, my musimy dużo więcej biegać, niż jakbyśmy tam byli w przodzie. I ich naciskali krótkimi przebieżkami, przyciskali. Że wtedy, kiedy my się cofamy, to my znacznie więcej musimy siły włożyć w to niż... Dlatego ja powiedziałem, no ja bym sobie życzył, żeby widzę po prostu miał to swoje taki punkt charakterystyczny. Atak. Tutaj wiesz, no, drużyny przyjeżdżające powinny modlić się o to, żeby wyjechać z jak najmniejszym bagażem bramek. Nie dzieje się tak do tej pory, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Idę na Stalówkę. Idziesz? No oczywiście. A byłeś na jakimś? Na wszystkich. No żartujesz? No nie. Ja się zorientowałem już dopiero po drugim meczu, że wiesz, że się czeka na tą otwartą sprzedaż, pyk. Ale ja byłem jeszcze na Skrzei, byłem na Legionowi. A byłeś też na tych meczach? No to jest jakieś niesprawiedliwe traktowanie kibiców, no panie. Byłem na tych meczach, ale powiem ci, że zęby bolały. Bardzo. Bardzo, bardzo. Z Legionową chyba najbardziej, bo ja już w 75 wiedziałem, że my ten mecz przegramy. Serio. Serio wiedziałem. No. Ale my to było widać po prostu. Znaczy, słuchaj, jeśli chodzi o spotkanie ze Skrą, to muszę powiedzieć szczerze, że Skra zdecydowanie piłkarsko wyglądała lepiej. Przesuwanie formacjami, wychodzenie z fazy obrony do fazy ataku. Trzymanie się blisko siebie. No. Zmiana ale, pozycji. Ale jak oni biegali. No. Maciek, jak oni biegali, to po prostu wow. Coś niesamowitego i właśnie takiego Widzewa chcielibyśmy, ja bym chciał, żeby Widzew tak wyglądał. No wiesz co, chyba już robnęliśmy tam z godzinę 10-15 pewnie, nie? To ja wiesz co, jestem taki naprawdę spokojny, nie? Przed tym meczem ze Stalą Stalowa Wola, a jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, a dla mnie nieoczekiwane nie będzie jakakolwiek strata punktów przez Widzew, to znowu sobie, wtedy bym sobie pomyślał, że wiesz, że jednak... Budzą się stare demony. Tak, że coś jest niehalo, ale wiesz co, wydaje mi się, że i to wsparcie kibiców przed meczem z Gieksą i ten mecz z tą Gieksą, gdzie od początku do końca byliśmy po prostu zespołem lepszym. Po prostu. Byliśmy. W ogóle. Byliśmy. Marcin Robak strzela z głowy, co łapie w koszyk Mrozek, gdzie chce zrobił, co robi z Rudolem ten? Tam był zdecydowanie faul. No dwie ręce. Znaczy, dwie ręce. Ale Sebastian Rudol musi w takiej sytuacji po prostu. A Sebastian wstaje i jakby go nie faulowano. Ale wiesz co, musimy pamiętać o tym, że po pierwsze sędziowie nam nie pomagają. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby sędziowie gwizdali dla nas jedenastki, wiesz, ale zauważ, że jakieś są takie problematyczne ręce w polu karnym. A po co nie mógł czerwonej złapać? Po co dla mnie tam, no to ja już powiedziałem to, bo byłem u Marcina Tarocińskiego. A przy odrobinie... Poczo wylatujący za faul trzeci, bo za pierwszy go tylko dostał ostrzeżenie, za drugi dostał kartkę i trzeci, taka była sytuacja po prawej stronie boiska. Ślizgiem na połowie Katowic. Oszczędził go sędzia. Oszczędził. Tutaj nie podlega to żadnej dyskusji. Sebastian Rudol w przypadku tego, gdyby nie skończyło się ta akcja bramką, wylatuje na,
za czerwień, więc... Ja bym tak nie płakał do tego, wiesz, w związku z tym sędziami, bo... Ale w tym meczu tak, ale ja mówię o całokształcie, no są, wiesz, ewidentne ręki w polu karnym drużyn przeciwnych, te, wiesz, nie są gwizdane, tu gwizdnięty faul Daniela Tanżyny w meczu z Lechem. To w ogóle, ej, no to jakiś kosmos, więc nie wiem, co to było. Nieuznana bramka w meczu z Elaną. Piłka była 70 centymetrów. Stałem na linii. Ja stałem, akurat miejsce moje jest takie, że jestem... Ja nie mam nic do kobiet, ale niech kobiety tam sytuacja była tego typu, że ja stojąc na linii, ta piłka była 50-70 centymetrów za linią bramkową, ale największym błędem było ustawienie sędziny bocznej, bo ona była spóźniona o co najmniej 25 metrów. Ona była na 25. W momencie, kiedy piłka była w bramce, bo akurat odruchowo... Myślę, że nawet z tej perspektywy było widać, że wpadła. Ona biegła, wiesz? Ona była w ruchu i ona w ogóle nie spodziewała się tego. No ale to nawet... Dobra, ale... Wiesz, dlatego ucieknijmy z tej ligi, mamy VAR. Sędzia główny... W pierwszej? Nie ma w pierwszej? No myślą o tym, żeby był. No, mam nadzieję, że powinien być. Ten VAR by naprawdę... Ten VAR, można na niego mówić różne rzeczy, ale ten VAR to jest... Fajna rzecz. A to widzisz, że ty jesteś oszustem, bo byłeś na każdym meczu i człowieku, no tak się nie robi, no nie robi się tak ludziom, no. Ja w każdym razie się zorientowałem po Lechu, że normalnie można było iść na więcej niż jeden mecz, nie? No i niestety nie sądzę, żeby na Znicz były wolne jakiekolwiek miejsca. Ale nie masz tego ostatniego wyboru? No, wybrałem sobie Stalówkę, ale to wcześniej sobie wybrałem tą Stalówkę, jakoś tak, nie wiem. Liczyłem na to, że to będzie... że to będzie na pewno niełatwy mecz, bo na pewno łatwy nie będzie, ale myślę, że wygramy i przede wszystkim myślę, że chłopaki wyjdą tak samo pewnie siebie, jak wyszli w Katowicach. Jedyne, czego się martwię, znowuż sobota, środa, sobota. Zdrowia. To się najbardziej martwi. Dlatego mówię, no ja liczę na to, że trenerzy zerkną czasami, wiesz, za swoje plecy i zobaczą, kogo mają na ławce i będą tym składem. Ale to się nie stanie, przecież wiesz. Maciek, jeżeli... Będą takie sytuacje, że zdrowie nie będzie pozwalało w 50-60 minucie. No nie mamy innego wyjścia. Musimy reagować. Jak Radwan padł. Ja uważam. Radwan padł w jednym ze spotkań w 80. Nie wiem, czy nie w Siedlcach? Nie, w Siedlcach nie grał. Wcześniej. Ale on padł, bo tam już z wycieńczenia padł. Więc padł. Za to oczywiście jak największe brawa. No, w meczu, gdzie było gorąco. Zdrowie już nie pozwoliło. Po Polkowicach. Ale zdrowie już nie pozwoliło, ale on wybiegał tam to swoje. On zawsze wybiega swoje. Teraz jest jeszcze kwestia tego, że zmiana Bartka Poczobuta nastąpiła też w takiej sytuacji, gdzie już go zaczęły skurcze łapać, 60. minuta. No właśnie, nie jestem pewny. Teraz jest pytanie, czy to były skurcze, czy to był jakiś mikrouraz. Bo jeżeli był to mikrouraz i nastąpiła zmiana, to 2 dni na regenerację ma tylko Bartek, wiesz? I tutaj możemy się zastanawiać, czy wydarzyło się coś złego, tak? Odnowa i lekki rozruch. Tylko i wyłącznie, ale nie, no to nie podlega żadnej dyskusji. I masażyści, bo Bartek kiwał głową, nie? Bartek kiwał głową, jak schodzi. Ja się zastanawiam, czy on, wiesz, bo nie wziąłem nawet pod uwagę, że to mógł być jakiś uraz. Mi się wydawało, że on z niezadowolenia kręcił, że zostaje zdjęty. Ale mogę się Ale nie, tam nie? była taka sytuacja, że zawodnicy coś tam było. Dobiegli do niego, tak, bo to wyglądało tak, jakby go lekkie skurcze już łapały. Albo jakieś wiesz, naciągnięcie. A Bartek miał 10 dni przerwy. Albo jakieś naciągnięcie, także no, mam nadzieję, że nic wielkiego się nie stało. I ja uważam, że na Stalówkę wyjdziemy tym samym składem, jakim wyszliśmy w Katowicach. No, z jedną zmianą, tą wymuszoną. No, oczywiście, że wyjdziemy tym samym składem. Marcela Gąsiora wskoczy Mateusz Morzeń i uważam, że Mateusz będzie bardzo podrażniony tym, że wylądował tak. na tej ławce. Tak, ja też będzie chciał udowodnić, że to był błąd trenera. Ja myślę, że... Ale i ci powiem, że uważam, że dlatego powinien być mecz, że Marcin ląduje na ławce. Żeby wzbudzić w nim... taką sportową złość? Tak, chociażby. No tak, ale wiesz co, no wylądował na ławce fakt, że ze swojej winy... Nie wylądował. Ale można przyjąć, że wylądował na ławce po czterech kartkach, bo jeżeli by nie miał tych 4 kartek, to by na pewno grał w Polkowicach. Akurat 2 mecze, które ja uważam, że dobre Marcin zagrał, no to po Lechu wylądował za kartki. Lech i Garbarnia zagrał naprawdę 2 dobre mecze. Czy zagrał resztę takich dobrych? Ale już są. Ja niestety, no. Możemy gdybać, jeżeli, tak? Jeżeli, wiesz, no ja po prostu, no okej, okay, dobra. Ja uważam, no, że jest liderem tego zespołu i na nim opiera się gra.
na nim opiera się gra Widzewa, tak? Już abstrahuję od czysto piłkarskiego grania, ale takiego, wiesz, mentalnego, przywódczego. I on, ja rozumiem, z tego, tak, z tego tytułu też jest. Masz rację, ale też ja w stosunku do niego mam największe wymagania. Ale to chyba każdy, Nie oszukujmy się. Dobra, słuchajcie, bo już co, ja pierdykam. Wiesz, że tu polecieliśmy? Godziny 20. Rozmawiamy. Poszło. W każdym razie stawiamy wynik? 2-1 dla Widzewa. 3-1 dla Widzewa. Słuchajcie, postawcie też wyniki, coś w jakąś koszulkę wam zrobię, bo teraz nie wiem, czy wiesz, że takie, takie cuda robię i w ogóle cuda na kiju. W każdym razie jakąś koszulkę dla zwycięzcy, który trafi, jeżeli będzie kilka trafionych, no to ten, który był pierwszy podał ten wynik, to wygra. Ja jeszcze tak krzycharę cały czas, no ten szalik pamiętam, Krzychu, i czekał, aż będziesz w Łodzi. Nie, bo tam sytuacja była tego typu, ale że wy jesteście wtedy w kontakcie. Tak, że wtedy, kiedy Krzysiek już miał przyjechać do Łodzi na mecz, okazało się, że niestety rozpętała się koronawirusowa burza. I jeszcze jedna rzecz, bo żonaty pytał się mnie pod filmem, że muszę się fatalnie czuć, oglądając mecze, analizując je jednocześnie. Ja tego tak nie odczuwam, nie? Bo ja po prostu chyba zawsze tak te mecze oglądałem i zawsze tak na nie obserwowałem i oglądam je z luzem generalnie, bo to też było pytanie, czy mogę oglądać z luzem, przez to, że wiesz, że analizuję. A przede wszystkim analizuję drugi raz oglądając mecz. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Nie, pierwsza. Wiesz co, no bo jeśli chodzi o analizę, no to zawsze jest tak, że trzeba obejrzeć to spotkanie drugi raz, nawet wiesz, na lekkim przewijaniu, tak? Ale... Nie, ja zawsze oglądam dokładnie. Takie momenty, gdzie wiesz, że nic się tam nie wydarzyło takiego, to już też można sobie spokojnie zrobić na review, na FIVU. Ale sytuacja jest tego typu, że z przyjemnością się ogląda te spotkania, bo jeżeli się kocha piłkę, to spotkanie tak jakoś... No nie wszystkie tak z jaką przyjemnością. No tak, ale jeżeli się kocha Widzew, jeżeli Widzew ma się w sercu, to ten Widzew bez względu na to, czy wygrywa, czy przegrywa, no trzeba z nim być na dobre i na złe, tak jak razem tworzymy siłę. Ja mi przyjdzie, że współczuję ci, bo pewnie będziesz oglądał jeszcze raz ten mecz. Wcale się tak nie męczę oglądając te mecze, nawet jak były tragiczne, nie? Bo wyciągam po prostu tam to, co potrzebuję. Znaczy, jeżeli szukamy takich, wiesz, pozytywów nawet przy tych spotkaniach, które gdzieś nam się nie poukładały do końca, to proponuję oglądać skróty, bo z tych skrótów wynika, że Widzew był zawsze zdecydowanie lepszy, w sensie miał zdecydowanie więcej klarownych sytuacji. No właśnie. Tak. Wiesz, trochę brakuje szczęścia, trochę brakuje skuteczności. Ale my tych sytuacji tworzymy na dobrą sprawę dosyć sporo. No teraz w tych Katowicach to... Dużo ich zdecydowanie traciliśmy. A Gieksa miała naprawdę trudną obronę. Naprawdę trudną obronę i tam przedostać się trudno było przez Gieks. No dlatego mówię, no ja tutaj bardzo na plus, jeśli chodzi o Łukasza Kozakiewicza i jego dogrania z rożnych i z wolnych. Taki, wiesz, myślę, że cały zespół był kolektywem. I teraz musimy, i to jest najważniejsze. Ze stalówką musimy grać ziemią. Musimy grać ziemią, tak musimy jest. Grać dołem przy tych rosłych, mniej zwrotnych chłopakach. Kurde, Kosa najlepsze piłki gra ziemią, na przykład ośrodkowania. Nie wiem, czy... Znaczy niewiele ich było, nie? Ale kiedy może ich grać... Przebudził się mocno. Tak, Kosa się zdecydowanie przebudził, jeżeli chodzi o tą grę ofensywną. Jeszcze te błędy oczywiście u Kosy się zdarzają w tej grze defensywnej. Ale już jest ich zdecydowanie mniej. Ale tak, jeżeli chodzi o Kosę, to zdecydowanie w tym meczu to już można spokojnie Kosę pochwalić. No to słuchajcie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy bardzo. Będę na C, dostałem na C2 gdzieś tam ten bilet, ale będę pewnie gdzieś na C5, jak mnie nie wyrzucą stamtąd. I jak słuchajcie, jak będziecie na tym, jak chcę, bo tak z tymi Twitterowiczami najczęściej też i zresztą ludźmi z YouTube'a, jak chętnie się spotkam, was poznam, bo jak tak patrzę na niki, to tak naprawdę nawet nie wiem, z kim gadam, a jak się zobaczymy, no to będzie coraz łatwiej, lepiej, przynajmniej będę kojarzył twarz z konkretnym nikiem. No to co, lecimy na stalówkę. Do zobaczenia, widzimy się zapewne na stadionie. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia.